Ale dlaczego Polacy nie mogą docenić, że ile Żydzi wnieśli w kulturę polską? Że Brzechwa, że Singer, że Tuwim, którego uwielbiam i mam wiersze, powinni jakoś to inaczej wiedzieć o tym, że wnieśli do tego kraju nie tylko kulturę, nie mówiąc już o Przemyśle, o tym wszystkim, ale kultury tyle tych znanych osób. Polska literatura byłaby o wiele biedniejsza. Czy tego nie mogą zrozumieć? Na studiach miałam taką Zosię Zaks. Ją wywieźli z getta pod trupami, bo matka przedtem, bo należała do Żegoda. Tak. To Zosią, to ja pierwszy w domu w Warszawie, w pierwszym domu, to byłam właśnie w domu u Zosi, która mnie zaprosiła. No i zginęła biedna, wycieczka była z Izraela, no i dała prowadzić samochód takiemu starszemu panu i był wypadek i nie żyje.